Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Rubieże Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony, jak zawsze, obecny na podcaście Oskar Stefański, tylko tym razem bez własnego tematu, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i także inne ciekawe tematy, aniżeli jak zawsze temat związany ze Szwecją. Wspólnie ze mną są takie osoby jak Adrian Trun. Dzień dobry Państwu. Jest z nami także Kasia Pijankowska. W zasadzie stała wyłączka. Witam wszystkich serdecznie. Jest także z nami Paulina Filkowska. Witam serdecznie. Również obecny jest z nami Kuba Frączek. Cześć. Dalej dwóch stałych bywaczy, to znaczy Szymon Ostrowski. Witam serdecznie. I Patryk Remizow. Dzień dobry, dobry wieczór. I kończymy wymienianie osób na nowej osobie w trakcie podcastu, czyli na Milenie Kubiczek. Hej, dzień dobry. Przechodząc do tego, jakie mamy tematy, przygotowaliśmy ich, można powiedzieć, bardzo dużo, bo nawet i rekordowa ilość jak na ten sezon. Jednym z takich tematów będzie, w tym przypadku będą wybory w Turcji. Drugim tematem będzie obecność przywódców państw Azji Centralnej na paradzie zwycięstwa w Moskwie. Trzecim tematem będzie walka, można powiedzieć, lotnicza Chin i to, jak Chiny sobie radzą ze swoim przemysłem związanym z lotnictwem, z powietrzem i z innymi takimi zagadnieniami. Kolejny temat będzie dotyczył w tym przypadku gubernatora Florydy, czyli jednej z takich bardziej, można powiedzieć, atrakcyjnych osób współcześnie w amerykańskiej polityce, o której dużo się mówi, mianowicie chodzi oczywiście o Rona DeSantisa. Nasz piąty temat z kolei akurat będzie związany z Szkocją, a konkretnie ze Szkocką Partią Narodową, a dokładnie z rezygnacją Nicoli Sturgeon. Szósty temat będzie związany z aktywistami ostatniego pokolenia w Niemczech, a wszystko zakończy u nas Patryk, jak zawsze niezawodny z tematami związanymi z Bałkanami, a w tym przypadku przedstawi nam problematykę związaną ze strzelaninami w Serbii. Także myślę, że w tym momencie możemy zacząć nasze rozmowy i zaczniemy je od chyba najbardziej chodliwego tematu ze wszystkich, czyli od wyborów w Turcji. Oddaję głos Adrianowi. Tak, proszę Państwa, oczywiście maj to był bardzo gorący miesiąc w państwie tureckim, gdyż po raz pierwszy zaistniała możliwość odsunięcia urzędującego prezydenta Recep Tayyipa Erdoğana od władzy. Mianowicie opozycja zjednoczyła się w swej zdecydowanej mierze i postawiła na jednego wspólnego kandydata, którym został Kemal Kılıçdaroğlu. I wydawało się, że faktycznie Kemal będzie miał na tyle duże szanse, żeby odsunąć Erdoğana od władzy przy wyborczym starciu. Niestety dla tych, którzy oczekiwali na zmianę władzy w Turcji, pierwszą turę nieznacznie poniżej 50%, ale jednak wygrał urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdoğan z wynikiem 49,52% głosów. Było to zaskoczenie, ponieważ większość sondażowni uważała, że to Kemal wygra już w pierwszej turze. Natomiast główny kandydat opozycji zebrał 44,88% głosów, co doprowadziło do tego, że obaj przeszli do drugiej tury, która odbyła się dzisiaj. Jednakże nie należy też zapominać o tym, że oprócz tych dwóch kandydatów do urn poszli wyborcy dwóch pozostałych. Przy czym to jest o tyle ciekawe, że o ile Sinan Ogan faktycznie walczył o możliwość wyboru na stanowisko prezydenta, to Muharrem İnce wycofał się z wyborczego biegu, a mimo to prawie 0,5% Turków zagłosowało na niego, mimo że sam wycofał się tego wyścigu, więc to jest o tyle fascynujące, że miał zmobilizowany elektorat. Wyniki z 14 maja pokazały bardzo wysokie zmobilizowanie społeczeństwa tureckiego, ponieważ frekwencja wyniosła astronomiczne, jak na warunki polskie,
87%. W Turcji jednakże to jest norma, że obywatele idą masowo do urn. No i cóż, pogratulować tej mobilizacji. Natomiast oprócz tego, że 14 maja odbyły się wybory prezydenckie, miały miejsce także wybory parlamentarne. I tutaj Sojusz Ludowy, czyli koalicja partii wspierających prezydenta Erdoğana z naczelną Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, mimo że straciła na popularności, to jednak uzyskała aż 49,47%, co dało im bezwzględną większość w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji, które liczy 600 parlamentarzystów. Sojusz Ludowy zdobył aż 323 miejsca w parlamencie, natomiast Sojusz Narodowy, czyli blok partii o poglądach socjaldemokratycznych, nacjonalistycznych, a nawet narodowo-konserwatywnych czy proeuropejskich, zdobył 35,02% głosów i 212 miejsc w parlamencie. Jeszcze beneficjentem tych wyborów był świeżo utworzony Sojusz Pracy i Wolności, który skupiał partie socjalistyczne, antykapitalistyczne, progresywistyczne, socjalliberalne oraz kurdyjskie. I on zdobył 10,55% setnych głosów, co przełożyło się na 65 miejsc w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji. No i cóż, po 14 maja można powiedzieć, że wśród opozycji nastąpiła konsternacja. Konsternacja wynikała z tego, tak jak już wcześniej mówiłem, że większość sondażowni określała jednak Kemala Kılıçdaroğlu jako potencjalnego zwycięzcę. Dlatego opozycja poniekąd zaniepokoiła się tymi wynikami. Oczywiście wskazano na pewne manipulacje, mianowicie chodzi o spływanie wyników, które w Turcji zawsze zaczyna się od tych rejonów, powiedzmy, wiejskich, konserwatywnych, co naturalnie, powiedzmy, w pierwszych godzinach premiowało urzędującego prezydenta. Natomiast nie ma pogłosek o jakimś fałszowaniu wyników. Wybory odbyły się w sposób demokratyczny, jeżeli można chodzić o sam proces głosowania. Natomiast te wyniki doprowadziły do tego, że zwolennicy opozycji trochę stracili na ferworze i było odczuwalne zniechęcenie i utrata wiary w możliwy sukces wyborczy, co spowodowało pewną demobilizację wyborców. Tu jest akurat bardzo ważna kwestia, że poparcie, które mogli walczyć Recep Tayyip Erdoğan i Kemal Kılıçdaroğlu, sprowadzało się do tego wyborców Sinana Ogana. Przy czym wyborcy Sinana Ogana to są przede wszystkim bardzo nacjonalistycznie nastawieni Turcy. I tutaj w swej większości skierowali swe głosy ku prezydentowi Erdoğanowi, aczkolwiek mentor Sinana Ogana, jeden z trzech, powiedzmy, jego głównych liderów, którzy wspierali go, ogłosił Kemala Kılıçdaroğlu jako swojego faworyta. Co spowodowało, że 2/3 głosów poszło na Recep Tayyipa Erdoğana, natomiast 1/3 na Kemala Kılıçdaroğlu. I na tą chwilę, na godzinę 19.49, możemy powiedzieć, że wybory wygrał Recep Tayyip Erdoğan. Dzisiaj odbyła się druga tura. O godzinie 17 w Turcji, czyli u nas o godzinie 16, zamknięto lokale wyborcze. I wyniki dość błyskawicznie zaczęły spływać i na tą chwilę można powiedzieć, że Recep Tayyip Erdoğan obronił kolejną kadencję z wynikiem 52,14% głosów. Natomiast kandydat Republikańskiej Partii Ludowej i Partii Koalicyjnych, Kemal Kılıçdaroğlu, zdobył 47,86% głosów poparcia. Oczywiście starcie to było nieprzewidywalne aż do końca, ponieważ na przykład prywatna agencja Anka uważała, że w pierwszych minutach po zamknięciu lokali, że to Kemal wygrał wybory z minimalną przewagą głosów. Jednakże, jeżeli patrzeć na całokształt tych dwóch tygodni, które poprzedzały drugą turę, zauważyć można było, że Kemal Kılıçdaroğlu, który zazwyczaj był kandydatem, powiedzmy, umiarkowanym, dość mocno próbował zagrać na nuty nacjonalistyczne. Mianowicie tutaj kwestią przetargową, którą chciał zdobyć wyborców,
była kwestia syryjskich uchodźców, których można liczyć na około 4 milionów w Turcji. Kemal obiecywał, że w przeciągu 24 miesięcy wysiedli ich na tereny, tereny zajmowane przez turecką armię, która stacjonuje w Syrii. Natomiast niektórzy bardziej nacjonalistycznie nastawieni liderzy partii, którzy wspierali Kemala, sugerowali mu, żeby ten termin skrócił do 12 miesięcy, co czyniło ten postulat dość nierealnym i zniechęciło umiarkowanych wyborców do Kemala. Tak przynajmniej się zakłada, ponieważ przez wszelkie przepływy będziemy dopiero analizować po całkowitym zamknięciu zliczania głosów. Natomiast, co ciekawe, nie prowadzono sondaży wyborczych, takich oficjalnych, ponieważ w Turcji jest to zakazane pomiędzy pierwszą a drugą turą. Dlatego to wszystko, co tutaj mówię, było zakładane, powiedzmy, na pewnych kalkulacjach. Jednocześnie Turcy uważali, że zwycięstwo Sojuszu Ludowego z naczelną rolą Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prowadzi do tego, że gdyby prezydentem został Kemal, doprowadziłoby to do koabitacji dość ciężkiej w warunkach tureckich, dlatego być może chcąc spokoju w państwie, które jednak jest rozrywane wysoką inflacją i niestabilnością, chociażby po ostatnich trzęsieniach ziemi, mogłoby sprawić, że Turcy zdecydowali się jednak na stabilne rządy znanego już prezydenta Erdoğana. Dobrze, to teraz ja przejdę może do swojego tematu. Przedstawię przyjazd przywódców Azji Centralnej, którzy pojawili się na Paradzie Zwycięstwa 9 maja 2023 roku w Moskwie. Wraz z nimi był też premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Wspólnie obejrzeli oni defiladę wojskową na Placu Czerwonym i złożyli kwiaty przy pobliskim grobie nieznanego żołnierza. To jest też pierwsza parada z udziałem zagranicznych przywódców od rozpoczęcia inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jeżeli chodzi o samą paradę, a konkretnie może o tegoroczne przemówienie prezydenta Władimira Putina, który w sumie przemawiał z takiej alternatywnej rzeczywistości, w której to Rosja jest obrońcą pokoju, wolności, stabilności, a nie agresorem w wojnie. Mówił o tym, że każda ideologia wyższości jest z natury odrażająca, przestępcza i śmiertelna. Potępił zachodnie globalistyczne elity właśnie za prowokowanie krwawych konfliktów i wstrząsów, oczywiście tutaj musimy dać to w cudzysłowie. Mówił też o siedmiu nienawiści, o rusofobii i o niszczeniu tradycyjnych wartości rodzinnych. Skarżył się również na burzenie sowieckich pomników i twierdził, że tworzy się prawdziwy kult nazistów i ich wspólników, a pamięć o prawdziwych bohaterach jest wymazywana. Aż do dnia parady nie było wiadome, czy wezmą w niej udział wszyscy prezydenci Azji Centralnej, podczas gdy, jeśli chodzi o ostatnie lata, w 2020 roku czterech z pięciu przywódców republik centralnoazjatyckich wzięło udział. Nie było wtedy prezydenta Turkmenistanu. W 2020 roku w paradzie uczestniczył tylko prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon, no a temu, w 2022, żaden z nich nie wziął udziału. W miarę zbliżania się dnia parady prezydent Władimir Putin ciężko pracował, właśnie zapraszając liderów regionu. W okresie poprzedzającym paradę wydawało się, że tylko prezydent Kirgistanu Sadr Japarow potwierdził zamiar uczestnictwa. Jeżeli chodzi na przykład o Tadżykistan, to w rozmowie z 5 maja, właśnie kiedy to prezydent Władimir Putin zaprosił prezydenta, nie zostało potwierdzone to, czy prezydent faktycznie przyjedzie. Tak samo było w przypadku Turkmenistanu. Władze Kazachstanu z udziału prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa potwierdziły na dzień przed paradą, czyli 8 maja. Też jeśli chodzi o prezydenta Uzbekistanu, spotkał się on indywidualnie z prezydentem Putinem też 8 maja, gdzie prawdopodobnie właśnie potwierdził swoje przybycie. No, ciężko oddzielić w sumie te polityczne wybory przywódców Azji Centralnej, bo właśnie z jednej strony, jeżeli chodzi o konflikt właśnie rosyjsko-ukraiński, starają się oni zachować neutralność, jeszcze o tym powiem za chwilkę, tak z drugiej strony właśnie biorą udział w moskiewskiej Paradzie Zwycięstwa. Oczywiście jest to związane z silnym uzależnieniem państw centralnoazjatyckich, zarówno od Federacji Rosyjskiej, jak i
Na przykład od Zachodu. Otwarte poparcie Rosji mogłoby oznaczać wstrzymanie przez państwa zachodnie pomocy, czy to finansowej, wojskowej, czy humanitarnej i inwestycji. A z drugiej strony potępienie działań Rosji, czy odmowa właśnie wzięcia udziału w paradzie mogłyby przynieść wiele konsekwencji złych do przewidzenia. Jeżeli w ogóle chodzi o samą reakcję państw centralnych, centralnoazjatyckich na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, był to dla nich taki wyraźny sygnał właśnie, że Rosja nie cofnie się przed żadnym działaniem, które pozwoliłyby jej na zachowanie lub odzyskanie wpływów. Działania Moskwy zaniepokoiły, a pewnie nawet wystraszyły niektórych przywódców, zwłaszcza tych, którzy postrzegali Rosję coraz częściej jako taką przeszkodę na drodze rozwoju gospodarczego i implementacji koniecznych przemian społeczno-politycznych. Tutaj mówię głównie o Kazachstanie czy Uzbekistanie. Nowy scenariusz, wiadomo, stworzył szansę dla zbliżenia Azji Centralnej do Zachodu, dał wiele nowych możliwości. Jednak ten system głębokich i rozległych powiązań i zależności właśnie powstałych między jeszcze Związkiem Radzieckim, teraz Federacją Rosyjską, a Azją Centralną, uniemożliwia nagły zwrot w ich polityce zagranicznej. Oficjalnie 5 państw Azji Centralnej wykazuje neutralność wobec konfliktu w Ukrainie, jednak widoczne są pewne różnice w ich podejściu do wojny. W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Kazachstan, który jeszcze w styczniu 2020 roku był zmuszony skorzystać z pomocy militarnej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli jakby w praktyce z pomocy militarnej Rosji. Nie mógł więc jednoznacznie odciąć się od rosyjskiej agresji. Tak natychmiast odrzucono potencjalną możliwość użycia wojsk kazachskich po stronie rosyjskiej, jak również odmówiono uznania samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Kazachstan spośród wszystkich państw centralnoazjatyckich wykazuje najbardziej konfrontacyjną pozycję. To się też wiąże z tym też, że z coraz bardziej agresywnymi wypowiedziami rosyjskich polityków właśnie, które podważają państwowość kazachską. Ale Moskwa w sumie oczekiwała, że prezydent Kasym Żomart Tokajew, wspierany właśnie militarnie w styczniu przez Rosję w stłumieniu protestów, będzie wdzięczny, no i pójdzie tym samym w ślady Moskwy. No i stało się dokładnie odwrotnie. Bez względu na to, czy Kazachstan zgadza się, czy się nie zgadza z Władimirem Putinem i jego polityką, kraj ten nie jest w stanie ani otwarcie popierać, ani potępiać Rosji. Też tutaj ważne znaczenie ma jego położenie geograficzne i polityczne między Rosją, Chinami i Zachodem. Kazachstan właśnie starał się zawsze prowadzić taką wielowektorową politykę zagraniczną i pozostawać w dobrych stosunkach ze wszystkimi. I chociaż Chiny i Zachód mają w tym państwie znaczne wpływy, tak jednak Kazachstan zawsze był szczególnie podatny na wpływy Rosji. Jednoznaczności zabrakło też w postawie prezydenta Uzbekistanu, Szavkata Mirziyoyeva, który według Kremla w rozmowie telefonicznej z prezydentem Władimirem Putinem wyraził zrozumienie dla rosyjskich działań wobec Ukrainy. Już dzień po rozmowie władze uzbeckie wydały oświadczenie, że prezydent zapowiedział jedynie zachowanie neutralności wobec konfliktu i wsparcie dla działań, które będą prowadzić do szybkiego wygaszania walk. W połowie marca stanowisko to uległo usztywnieniu. Odrzucono możliwość uznania państwowości samozwańczych republik, podkreślając zarazem uznanie integralności, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Też tutaj należy pamiętać, że Uzbekistan jest w zasadzie tą jedyną republiką, z którą powiązania z Rosją są dość luźne, więc to też ma znaczenie. Oto na skutek wieloletniej nieufnej polityki poprzedniego prezydenta Islama Karimowa. Też warto wspomnieć, że władze uzbeckie ostrzegły swoich obywateli, że zaangażowanie w siłach zbrojnych czy to Ukrainy, czy Rosji będzie karane więzieniem i jednocześnie zdecydowanie zaprzeczyły, że istniała możliwość wzięcia udziału sił zbrojnych republiki po którejkolwiek ze stron konfliktu. To też wiąże się z tym, że pojawiały się nieoficjalne informacje o Uzbekach i Tadżykach, które aktywnie wspierają Rosję. Pomimo poważnych zarzutów o zbrojne wojenne armii rosyjskiej, stanowisko władz właśnie Kazachstanu i Uzbekistanu pozostaje zdystansowane od jednoznacznego wyrażenia potępienia dla agresorów. Jako taki przejaw prorosyjskiej inklinacji może być chociażby odebrane wstrzymanie się od głosu podczas głosowania w ONZ
nad usunięciem Rosji z Rady Praw Człowieka. Jednocześnie też Uzbekistan i Kazachstan wysyłają pomoc humanitarną do Ukrainy, żywność, leki czy środki pierwszej pomocy. I też o ile to wsparcie kazachskie jest firmowane przez rząd, tak jeśli chodzi o Uzbekistan, on bardzo dba o zachowanie pozorów neutralności, określając te transporty jako wsparcie społeczne. Jeżeli chodzi o pozostałe republiki, to co ciekawe, prezydent Kirgistanu Sadır Japarow 26 lutego ubiegłego roku podczas rozmowy telefonicznej właśnie z prezydentem Władimirem Putinem wyraził poparcie dla działań rosyjskiego wojska na rzecz ochrony ludności cywilnej w Donbasie. To stanowisko spotkało się z niezadowoleniem i też poprowadziło do odwołania ukraińskiego ambasadora z Biszkeku 1 marca. Po tym wydarzeniu Kirgistan oficjalnie ogłosił neutralność. Też przemawiając w parlamencie, prezydent Japarow mówił o tym, jak Kirgistan jest małym krajem i nie ma wystarczających wpływów, by zatrzymać konflikt, dlatego też musi zająć takie, a nie inne stanowisko. Główną przyczyną takiego zachowania jest głębokie uzależnienie gospodarcze Kirgistanu od Rosji, która jest głównym partnerem handlowym i naczelnym kierunkiem migracji zarobkowej. Tam przekazy pieniężne do kraju stanowią około 30% jego PKB, z czego ponad 80% z nich pochodzi z Federacji Rosyjskiej. Turkmenistan i Tadżykistan tradycyjnie zachowują zdystansowane milczenie. Jeśli chodzi o Turkmenistan, taka postawa wynika po części ze statusu państwa neutralnego, ale też z balansowania na krawędzi katastrofy humanitarnej właśnie wynikającej z kryzysu żywnościowego. Z kolei jeśli chodzi o Tadżykistan, dlatego państwa priorytetem są kwestie bezpieczeństwa i też zagrożenie ze strony niestabilnego sąsiedniego Afganistanu. Jest to państwo praktycznie całkowicie uzależnione od militarnego wsparcia Rosji, więc też stąd ta neutralność. Ale z drugiej strony brak poparcia dla rosyjskich działań jest również takim elementem politycznej kalkulacji, bowiem taka postawa skutkowałaby odcięcie pomocy żywnościowej i ekonomicznej, jaką państwo otrzymuje od Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. No, te pojedyncze działania przywódców też nie należy interpretować ani jako poparcie dla Rosji, ani jako taką próbę zerwania z nią stosunków, bo też warto zaznaczyć, że centralnoazjatyckie elity polityczne patrzą na inwazję trochę przez pryzmat własnych interesów. Wytworzyła ona wiele możliwości dla Azji Centralnej, chociażby w kwestii zwiększenia współpracy z Chinami czy Iranem. Tak, państwa centralnoazjatyckie współpracują i będą współpracować z Rosją, chociażby z uwagi na po prostu historię, czy ich uzależnienie gospodarcze, czy militarne. Chociaż to postrzeganie Federacji Rosyjskiej przez państwa centralnoazjatyckie też się zmieniło. Wcześniej Rosja była takim źródłem stabilności, to jednak po agresji postrzegana jest bardziej jako zagrożenie dla regionalnej stabilności czy integralności. I to by było ode mnie tyle. I teraz oddaję głos Milenie. Dziękuję. Hejka, dobra, to ja dzisiaj przychodzę z tematem, czy Chiny chcą wygryźć Boeinga i Airbusy. Ale tak naprawdę pierwszy chiński odrzutowiec pasażerski wyprodukowany w kraju odbył w niedzielę, 28 maja, swój pierwszy dziewiczy lot komercyjny. Ponieważ Chiny chcą konkurować z gigantami branży, takimi jak Boeing i Airbus na światowym rynku lotniczym, no to tak naprawdę jest o czym mówić. Najpierw przejdźmy może trochę do, jak wyglądała obecna sytuacja do tego momentu. No to Boeing tak naprawdę od ponad 100 lat ma doświadczenie w tworzeniu samolotów. Chiny zajęły się tym dopiero około lat 70. I tak naprawdę Boeing obecnie odpowiada za około 60% komercyjnego przewozu ludzi w powietrzu. I Chiny ze swoim ekonomicznym wzrostem wystartowały gdzieś około lat 90., więc mamy bardzo dużą dziurę tak naprawdę. W 2017 roku amerykańskie linie lotnicze sprzedały więcej niż 200 samolotów do Chin, co się równa 1/4 całej sprzedaży rocznej. Również to obrazuje nam, jak duży udział Boeing ma w gospodarce chińskiej. Obecnie około 40% floty chińskiej to są właśnie Boeingi, podczas gdy 53% to europejskie Airbusy. One również posiadają jeszcze swój plan montażowy w Chinach. Boeing i C919, ponieważ tak się właśnie nazywają pierwsze chińskie odrzutowce pasażerskie, są do siebie ogólnie niezwykle podobne w konstrukcji, w wyglądzie,
odnośnie ilości pasażerów, którą mogą przewieźć, mają również wąską konstrukcję z jednym korytarzem i tak naprawdę silniki pochodzą od tego samego producenta, czyli CFM. Bardzo dużo technologii zostało spatrzonych, można to tak określić, z tych amerykańskich Boeingów. I co do niedzieli rano, samolot C-919 zbudowany przez Commercial Avionet Corporation of China zabrał na pokładzie około 130 pasażerów. Według państwowej gazety China Daily samolot wystartował w niedzielę rano z lotniska w Szanghaju i wylądował w Pekinie niecałe 2 godziny później. Lot był obsługiwany przez linię China Eastern Airlines, a na boku samolotu widniał napis pierwszy na świecie C-919. Tak naprawdę jak chodzi o plany, jakie teraz będą towarzyszyły całym temu przedsięwzięciu, to tak naprawdę według wcześniejszych doniesień państwowych mediów firma planuje zbudować jeszcze 150 takich samolotów przez następne 5 lat, co jest bardzo dużym wynikiem. C-919 był budowany przez 16 lat i jak podaje COMAC, czyli firma, która się zajmuje właśnie tworzeniem tych samolotów, zamówiono już ponad 1200 odrzutowców C-919, a China Eastern Airlines podpisały umowę na zakup 5 z nich. Tak naprawdę, o co w tym wszystkim może chodzić, to przede wszystkim zmniejszenie wpływów zagranicznych w Chinach. Również to nie tylko w lotnictwie, mamy tą tendencję od wielu lat, możemy ją bardzo wyraźnie obserwować na wielu płaszczyznach. Tak naprawdę COMAC założony został w 2008 roku i sam chiński ówczesny prezydent w tamtym czasie bardzo wspierał całe to przedsięwzięcie, a chiński rząd niezwykle hojnie dofinansowywał. Jakie są skutki tego wszystkiego? Ogólnie krytycy twierdzą, że chiński C-919 samolot, który jest produkowany przez firmę COMAC, jest nie tylko zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki i próbą wyeliminowania Boeinga z ogromnego rynku w Chinach, lecz także szansą dla chińskiego wojska na skorzystanie z dostępu do amerykańskiej technologii. Jak już wcześniej wspominałam, na przykład Airbusy mają również swoje plany montażowe, które są akurat europejskie, ale jednak mają te montażowe plany na terenie Chin. W styczniu, co ciekawe, 2021 roku Trump nawet sam umieścił na liście firm wspierających chińskie wojsko właśnie firmę COMAC, argumentując, że plany montażowe w Chinach mają dostęp do najnowszych amerykańskich technologii oraz środków finansowania. Chiny były wielokrotnie oskarżane o takie czyny, jednak nigdy nie zaprzeczyły ani nie potwierdziły tego stanowiska. Później COMAC został wykreślony z tej listy, gdy prezydent Biden stworzył swoją nową listę. Tak naprawdę C-919 jest niezwykle ważny dla komunistycznej partii Chin. Został on również okrzyknięty źródłem narodowej dumy, ponieważ rozwój taniego, dużego krajowego samolotu pasażerskiego jest głównym celem strategicznym od ponad dekady. Może on zapewnić Chinom dominację na jednym z największych rynków odrzutowych na świecie. Taka możliwość może kosztować amerykańską gospodarkę nawet 1,5 biliona dolarów w przeciągu najbliższych 20 lat. John Ostower, redaktor witryny informacyjnej zajmującej się przemysłem lotniczym, powiedział w CBS News, że przemysł lotniczy jest częścią gry narodowej i Chiny pracują nad opanowaniem tej dziedziny i wyeliminowaniem konkurencji. Ostatecznie reprezentuje to samodzielność, nowoczesność, chęć zaangażowania się w świat, powiedział Ostower. Chiny, chcąc mieć wpływ w rynku, tak naprawdę muszą zasadniczo zmniejszyć ilość Boeingów i Airbusów i zwiększyć ilość swoich samolotów, gdzie są dopiero na początku tej drogi, ale jak widać już coraz dalej. Jakie są sposoby na poprawę tej sytuacji dla nich? Ogólnie strategia Chin, można ją określić takim wymuszonym transferem technologii, ponieważ założenie, jeśli chcesz sprzedawać rzeczy dla 1,3 miliardów ludzi w Chinach, będziesz musiał przekazać nam swoje plany towarów lub wejść z nami w spółkę joint venture,
której będziesz szkolić nowych inżynierów i naszych inżynierów. Powoduje to właśnie taki wymuszony transfer technologii i gdzieś tam tą tranzycję umiejętności danych. Eksperci do spraw bezpieczeństwa narodowego również twierdzą, że istnieje inny sposób, za pomocą którego Chiny pracują nad pozyskiwaniem amerykańskich informacji. No, przede wszystkim jest to szpiegostwo. A jak chodzi o raporty firmy CrowdStrike, zajmujące się cyberbezpieczeństwem w 2019 roku, jeden z tych raportów ujawnił jeden z głównych celów szpiegowskich Pekinu. Były to właśnie komponenty do T919. Głównym celem takiej strategii było zbudowanie rodzimego chińskiego samolotu komercyjnego, zaprojektowanego tak, aby konkurował z duopolem zachodniego przemysłu lotniczego. Możemy właśnie to przeczytać w raporcie. Tym samolotem miał się właśnie stać C-919. Samolot mniej więcej o połowę tańszy od swoich konkurentów, który ukończył swój pierwszy właśnie dziewiczy lot tak naprawdę w 2017, jednak wtedy nie był on jeszcze lotem pasażerskim. Już tam 2017 był bardzo spóźnioną datą, ale również było to spowodowane wielozłożonymi wadami konstrukcyjnymi tego samolotu. I tak naprawdę w tym miejscu chciałabym zakończyć mój wywód i przekazać głos dla Szymona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 24 maja, czyli w zeszłą środę, kiedy to nagrywamy, Ron DeSantis, gubernator stanu Floryda, ogłosił, że będzie brał udział w wyścigu po nominację z ramienia Republikanów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wielu słuchaczy może się teraz zastanowić, no dobrze, Ron DeSantis, coś mi dzwoni, ale dlaczego my o tym rozmawiamy? Kto to jest? O co tutaj chodzi? I ja postanowiłem jakby przyjść trochę nieproszony, bo nikt mnie nie poprosił, trochę nieproszony z taką właśnie pigułką wiedzy o Ronie DeSantisie. Kim on jest i jakie ma poglądy i czy to faktycznie jest przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych? Zapraszam do wysłuchania. Wielu komentatorów i ekspertów mówi, że Ron DeSantis ma życiorys dosłownie skrojony pod prezydenturę. Pochodzi z dosyć skromnej rodziny, jego matka była pielęgniarką, ojciec był pracownikiem fizycznym, on sam jest trochę takim self-made manem, ale ukończył dobre studia, historia na Yale, doktorat z prawa na Harvardzie, w międzyczasie też służba wojskowa. Więc tak naprawdę czego chcieć więcej? Od 2012 roku DeSantis jest zaangażowany w politykę, ma za sobą dwie kadencje w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, którą tą drugą przerwał, żeby startować w wyborach na gubernatora Florydy w 2018 roku. Wybory te naturalnie wygrał, a teraz jest w trakcie swojej drugiej kadencji. I teraz już oficjalnie kandyduje na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc rzeczywiście jest to życiorys godny pozazdroszczenia, szczególnie, że mówimy o osobie jak na te warunki amerykańskie stosunkowo młodej. Przypominam, że Biden i Trump są panami w podeszłym wieku, urodzonymi w trakcie II wojny światowej, zaś Ron DeSantis to rocznik 1978, więc mam 44 lata w tym momencie, ale dobrze, co właściwie stoi jakby za tym nazwiskiem Ron DeSantis? Z czym powinniśmy kojarzyć go, z jakimi działaniami, z jakimi poglądami? Jako polityk Partii Republikańskiej jest on politykiem bardzo konserwatywnym, wywodzi się właśnie z tego bardzo konserwatywnego skrzydła. Co powiedzieć więcej, jest on współtwórcą, współzałożycielem takiego skrzydła, środowiska w ramach tej partii, która się nazywa Freedom Caucus, co można przetłumaczyć na klika, grupa wolności. Są to osoby dziś kojarzone z Donaldem Trumpem, właśnie o poglądach takich mocno konserwatywnych, bardzo chciałoby się powiedzieć radykalnych, i które to poglądy właściwie
DeSantis uskutecznia jako gubernator, bowiem tak naprawdę jego 5 minut zaczęło się od pandemii COVID-19, kiedy on z jednej strony naturalnie zachęcał do szczepień, sam w ramach przykładu zaszczepił się na koronawirusa, ale jednocześnie otwarcie mówił, że szczepienia nie powinny być przymusowe. Do tego niejako wbrew temu, co się wówczas mówiło, wbrew praktykom z innych też stanów, on znosił obostrzenia, jakiekolwiek. Uważał, że obostrzenia są niezgodne z prawem, ograniczają tylko wolność człowieka, są niewygodne i tak dalej. To znaczy na Florydzie po prostu nie było tego obowiązku, na przykład noszenia maseczek, nie było zamykania restauracji ani żadnych obostrzeń dotyczących organizacji imprez masowych, czy takich jak jakieś wydarzenia sportowe, koncerty i tak dalej. On też się opowiadał jednoznacznie przeciwko zdalnemu nauczaniu w szkołach. No i właśnie szkoły, edukacja, mam wrażenie, że jak się czyta o DeSantisie, to jest też taki bardzo ważny temat, ponieważ Ron DeSantis jest bardzo zaangażowany w edukację, jest mu ona bardzo droga i jest dla niego ważna do tego stopnia, że wprowadza on bardzo dużo praw, podpisuje bardzo dużo ustaw, które w pewnym sensie ingerują w program nauczania na Florydzie. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie ustawy jak na przykład Stop Woke, czyli ustawa, która po polsku ona się nazywa Zakończmy jakieś błędy czy pomyłki wyrządzone, krzywdy wyrządzone dzieciom i pracownikom. Tutaj chodzi o to, że nie powinno się nauczać w szkołach o tym, że istnieje coś takiego jak rasizm, seksizm, świadomy czy nieświadomy, albo że ludzie mogą być uprzywilejowani ze względu na rasę. Jak wiadomo, jak ja bardzo często mówię, Stany Zjednoczone to jest państwo, w którym istnieje rasizm systemowy, no to się trochę kłóci, to jest w moim odczuciu takie zaklinanie rzeczywistości właśnie, że nie ma rasizmu, nie ma takiego problemu, skoro nie ma segregacji rasowej, no to nikt nie może nic złego zrobić. Ale rzeczywiście DeSantis jest wielkim wrogiem tak zwanej krytycznej teorii rasy, to jest taki zbiorczy termin na interdyscyplinarne badania właśnie rasy jako konstruktu społecznego, że nie jest to wyłącznie, czy nie jest to stricte jakby rasa, to jest taki koncept biologiczny, ale że jest to jakby pewne regulacje prawne wynikają po prostu z kulturalnych kwestii. DeSantis całkowicie odrzuca takie kwestie, jednoznacznie też jest on przeciwny rozmową w szkołach o orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Ta ustawa się nazywa Don't Say Gay, z tego co pamiętam, i dosłownie dziecko może mieć kłopoty w szkole, jeśli powie, że na przykład ma dwie mamusie albo dwóch tatusiów. Poza tym łatwo się domyślić też, że DeSantis jest przeciwnikiem aborcji, aczkolwiek na Florydzie aborcja jest dozwolona do 15 tygodnia ciąży. Jakby zamykając ten temat tych kwestii związanych z poglądami Rona DeSantisa, jakim on jest politykiem, no to tutaj warto wspomnieć chyba o takim najsłynniejszym, no może nie wiem, wyczyn to jest złe słowo, aczkolwiek była ta rzecz dosyć spektakularna. DeSantis wydał 12 milionów dolarów na przewiezienie grupy 50 migrantów z Wenezueli, którzy zostali właśnie znalezieni jakby w San Antonio w Teksasie, żeby przewieźć ich do stanu Massachusetts, konkretnie do takiego dystryktu, który jest bardzo popularny wśród demokratów, wśród działaczy partii demokratycznej. On mówił, że chodzi o relokację i o to, że skoro stan Massachusetts jest za przyjmowaniem uchodźców, przyjmowaniem migrantów, no to niech tych migrantów przyjmie, ale no naturalnie jest to takie granie na nosie demokratom ze strony republikanina, no nic innego.
O DeSantisie mówi się też, że jest Wiktorem Orbanem Stanów Zjednoczonych, jakkolwiek to nie brzmi. I tutaj to jest taka obserwacja, że mówi się, że Donald Trump jest zły. Mi się wydaje, że Donald Trump wcale nie jest taki zły, jak go malują, i może być jeszcze gorzej, bo Donald Trump ma władzę i nie bardzo za bardzo wie, jak z niej korzystać, jak jej używać. On próbuje grać w jakieś szachy 5D, ale jedyne, co mu dobrze wychodzi, to granie ofiary. Natomiast DeSantis jest na tyle inteligentny, na tyle zręczny, że jest... On doskonale wie, co ma w rękach i jak tego używać. Dość powiedzieć, że kiedy jedną z tych ustaw, o których mówiłem, skrytykował Walt Disney Company, no to bardzo szybko DeSantis w odpowiedniej ustawie odarł Disneya z przywilejów gospodarczych. Warto tutaj wspomnieć, że ten park Disneya na Florydzie to jest jeden z największych, jeśli nie największy pracodawca na Florydzie, więc no, mówimy tutaj o dużym graczu. DeSantis nie ma absolutnie żadnego problemu z przyjmowaniem ustaw czy z bawieniem się w spory prawne, bo też sprawa otarła się o sąd. Disney po prostu pozwał DeSantisa za tą ustawę, uważając, że DeSantis nadużywa swojej władzy. Ale czy to jest rzeczywiście następny prezydent Stanów Zjednoczonych? Ja tutaj się posiłkuję naszą ulubioną stroną 538, która zbiera właśnie różne sondaże, a jest takim agregatem właśnie tych notowań przedwyborczych. No i cóż, szczerze mówiąc, Ron DeSantis miał bardzo dobrą sytuację jeszcze jesienią zeszłego roku. Dosłownie we wrześniu 2022 roku, w czasie midtermów, patrzono na niego jak na bożyszcze, jako na nową nadzieję, nową jakość Partii Republikańskiej, chociażby ze względu na to, że w wyborach na stanowisko gubernatora Florydy on dosłownie zmiażdżył swojego konkurenta, zbierając zawrotne 60% głosów, czyniąc z Florydy niejako stan stuprocentowo republikański, bo wcześniej Floryda była tak zwanym swing state, w którym równe szanse na zwycięstwo mieli republikanie i demokraci. Dziś tego w ogóle nie widać po sondażach. Sondaże dosłownie zebrane dzień po ogłoszeniu jego kandydatury, to jest 25 maja, one jednoznacznie wskazują, że DeSantis nie ma za bardzo szans, gdyby miał startować przeciwko Joe Bidenowi. Biden zmiótłby go w stosunku 42% do 38%, w zależności od jakichś szacunków, albo 46% do 42%. Do tego też trzeba wspomnieć, że według sondaży Echelon Insights DeSantis nie ma absolutnie żadnych szans w wyborach wewnątrz partii republikańskiej z Donaldem Trumpem. Trumpowi w zależności od sondażu szacuje się poparcie na poziomie 60 punktów procentowych, gdzie DeSantis ma tego poparcia około 34%. A więc Trump dosłownie, cokolwiek DeSantis robi, Trump to podwaja. Jest to związane z tym, że oni niejako biją się o ten sam elektorat. DeSantis jest popularny wśród osób, które lubią Trumpa, to fakt, no ale jeśli ludzie, którzy jakby są tymi trumpistami, tymi republikanami MAGA, mają do wyboru Donalda Trumpa, który jakby stworzył ten ruch MAGA, albo Rona DeSantisa, no to naturalnie wybiorą Donalda Trumpa. Plus Donaldowi Trumpowi, no to jest precedens, bardzo pomogły oskarżenia i cały ten szum prawno-medialny wokół jego osoby, związany właśnie z tymi oskarżeniami ze strony stanu Nowy Jork, związanych z tymi 5 wizami milczenia dla Stormy Daniels. Trump po prostu, no mistrzowsko po prostu robi z siebie ofiarę. Ofiarę państwa, ofiarę systemu sprawiedliwości, i to działa. Po prostu nie oszukujmy się, to działa.
I Trump ma w tym momencie olbrzymie szanse właśnie na otrzymanie nominacji ze strony Republikanów. Na ten moment DeSantis, mimo tych wszystkich zalet, tej prezencji, tego dobrego życiorysu, ale też takich poglądów, które trafiają do dzisiejszego elektoratu Republikanów, no to on tych szans na ten moment nie ma po prostu. I tym podsumowaniem właśnie mógłbym zakończyć. I teraz przekazuję głos Kubie i zapraszam do, no może nie słonecznej, ale na pewno bardzo ciekawej Szkocji. Akurat o Szkocji to jedna z ostatnich rzeczy, które bym powiedział, to słoneczna. Natomiast fajnie sobie tutaj połączę do tego, co mówiłeś o wieku DeSantisa jako takim, że jest nową siłą, przecież Biden i taką... Biden i Trump, ludzie wiekowi, a DeSantis taki młody, zaledwie 78 rocznik. No to 45 lat, jeśli dobrze liczę. Tak, we wrześniu 45, tak. Wspaniale. To dorzucę od razu, że w Szkocji to jest raczej już byłby polityk wiekowy, ponieważ dla przykładu osoby, o których ja będę dzisiaj mówił, to rocznik 1985, czy tam nawet 990, jak w przypadku Kate Forbes, która ma w tym roku lat 32, a Nicola Sturgeon, gdy przyjmowała tekę pierwszej ministry Szkocji, miała lat 44, co właśnie sprawdziłem. Więc bardzo podoba mi się ta różnica pokoleniowa między tym. Do tego, zanim faktycznie zacznę, wspomnę tylko, że to jest część, to o czym będę dzisiaj mówił, to jest część druga z dwóch moich wesołych historii, ponieważ pierwsza część dotycząca szkockiego nacjonalizmu i tego, jak się formował i jak mniej więcej wyglądał do teraz, będzie na naszym blogu albo już jest, zależnie od tego, kiedy jest ten podcast odsłuchiwany. Bardzo serdecznie zapraszam, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej na temat tego, co było wcześniej, natomiast ten skupi się bardziej na tym, co jest teraz i to znaczy na tym, na wyborach w Szkockiej Partii Narodowej po nagłej rezygnacji pani premier Nicola Sturgeon i przy okazji wspomnieniu o operacji Blankform, która wyjaśnia możliwą defraudację pieniędzy wśród kierownictwa SNP, natomiast to wszystko jest na razie na etapie domniemywań. Zacznę jednak od, podobnie jak Szymon, od drobnej pigułki, żeby wrzucić wszystkich w to, co mniej więcej działo się w Szkocji przez ostatnią dekadę. Po tym, jak w 2007 roku SNP udało się dojść do władzy, a w 2011 utrzymać ją, nie tylko ją utrzymać, ale też samodzielnie rządzić, uznano, że no, taka sytuacja może się nie powtórzyć przez najbliższe dekady i Szkocka Partia Narodowa, jak sugeruje nazwa, jest partią nacjonalistyczną i uznano, że zamiast generować i pracować na kapitał w przyszłości, postawiono wszystko na jedną kartę i postanowiono ogłosić referendum niepodległościowe. W 2012 roku parlament Westminster rękami Davida Camerona zgodził się na to referendum i na koniec 2014 roku miało ono się rozpocząć. Wtedy też zaczęła się już nieoficjalna kampania, oczywiście w 2012. To jest bardzo długa i nieprzyjemna debata między oboma stronami. Ostatecznie przeciwnicy niepodległości, do których należały wszystkie partie głównego nurtu w Wielkiej Brytanii, znaczy Torysi i Labour i liberalni demokraci, wygrali z wynikiem około 55%. To było wystarczające, żeby zatrzymać Szkocję w granicach Zjednoczonego Królestwa, ale niewystarczające, żeby zamknąć ten temat na stałe i na następne dekady. Zwłaszcza, kiedy już dwa lata później Zjednoczone Królestwo znowu postanowiło mieć referendum, które zdecyduje o ich przyszłości i tym razem no, nie poszło to wszystko po myśli, ponieważ mieli przy 51% poparcia dla Brexitu w całej Wielkiej Brytanii, rozpoczęto procedurę wyjścia, którą już jest daleko za nami, natomiast Szkoci w tym czasie byli, 62% z nich było za pozostaniem w strukturach Unii. Więc byli dość w oczywisty sposób niezadowoleni z tego powodu, do tego stopnia, że premier Sturgeon zasugerowała, że w związku z tym możemy mówić o zasadniczej zmianie okoliczności i referendum powinno zostać powtórzone. I
nie czuję się odosobniony, gdy mówię, że gdyby w 2017 doszło do ponownego referendum niepodległościowego, to wyniki mogłyby być bardzo inaczne, bardzo inaczej mogłyby się rozłożyć. W każdym razie sytuacja między rządami w Holyrood i Westminster jest napięta, była napięta, prawdopodobnie będzie. Dla przykładu, w listopadzie 2022 roku premier Sturgeon oskarżyła rząd Rishiego Sunaka, obecnego premiera Zjednoczonego Królestwa, o jawne pogwałcenie demokracji, to cytat, gdy Sąd Najwyższy w UK oświadczył, że Szkoci nie mają prawa przeprowadzić referendum niepodległościowego bez zgody parlamentu centralnego. Tego typu wycieczki trwają od lat i będą jeszcze trwały. Natomiast przechodząc do samego clou, w połowie lutego 2023 roku premier Nicola Sturgeon zrezygnowała z funkcji przewodniczącej partii i po 9 latach i niesamowitym paśmie sukcesów, bądź co bądź, ponieważ od czasu jej przejęcia, co były czasy świeżo po referendum 2014 roku, wygrywała każde wybory i co wybory to wyższy wynik, obecnie 46,5%, jeśli dobrze pamiętam, w wyborach, co jest, i to jest ich czwarta kadencja, co jest niesamowitym wynikiem. I zostawiła ona po sobie ogromne buty, w które należy się zmieścić, i z tym wystartowały 3 osoby, które zdecydowały się kandydować na stanowisko, to znaczy jako pierwszego przedstawię Humze Yousafa, to 37-letni, rok 1985, 37-letni kot z Glasgow, natomiast jego dziadkowie byli z pochodzenia z Pakistanu. Jest on też muzułmaninem, co było istotne w jego kampanii. Od 2011 roku pełnił funkcję posła na MP for Glasgow i dotychczas, od tamtego czasu znajdował się w rządzie ze wszystkich kandydujących. Do tego miał wsparcie znaczących nazwisk partyjnych, jak Neil Gary czy Mary Todd. Jako jedyny z kandydatów też otwarcie wspierał Gender Recognition Bill, o którym już zaraz powiem, ponieważ on będzie bardzo istotny w tej kampanii. Dotyczył on ułatwienia zmiany płci wobec prawa, i to prawo było wewnętrznym prawem szkockim i zostało ono zakwestionowane przez rząd centralny. Było silnie wspierane przez SNP i przez rząd Nicola Sturgeon, samą Nicolę, i nie był to bardzo popularny akt wśród samych Members of Parliament SNP. Do czego jeszcze dojdę, wszystko w swoim czasie. Humsa jest bardzo doświadczonym politykiem, jak na swój wiek. Ma bardzo dużo doświadczenia, natomiast wypominano mu, że kiedy zarządzał National Health Service, czyli odpowiednikiem opieki zdrowia, ten czas oczekiwania na przyjęcie w przychodni znacząco się wydłużył. Wyrzucano mu też również jego wiarę, ponieważ sugerowano, że osoba, która jest muzułmaninem, może mieć trudność w działaniu w bardzo progresywnym SNP, zwłaszcza jako jej przewodniczący. Natomiast był faworytem bukmacherów, ponieważ bardzo szeroko stawiało na niego, zarówno był popularny wśród MPs SNP, jak i po cichu mówiło się, że był też kandydatem samej Nicola Sturgeon. Jego główną kontrkandydatką była Kate Forbes, najmłodsza z całej stawki, bo właśnie 1990, 32-letnia. Przedstawicielka okręgu Skye od 2016 roku, swoją drogą młoda mama, która ogłaszała swoją kandydaturę jeszcze z urlopu macierzyńskiego. Natomiast pomimo bycia naprawdę bardzo, bardzo młodą posłanką, miała znaczne poparcie w partii i może się już w tym momencie pochwalić kilkoma naprawdę bardzo imponującymi wyczynami, takimi jak chociażby przygotowanie mowy budżetowej w przeciągu 7 godzin, jeśli dobrze liczę, od przejęcia takiej ministry finansów, co jest
po raz kolejny udowadnia, że jeśli się chce, to się, jeśli się bardzo chce, to można. Natomiast jej kampania również została zdominowana przez religię, ponieważ Forbes jest głęboko wierzącą członkinią Wolnego Kościoła Szkocji, który sam sprzeciwia się prawu do aborcji, małżeństwom jednopłciowym czy prawom osób trans. Sama Forbes przyznała, że jej zdaniem posiadanie dzieci poza małżeństwem jest nieprawidłowe, a w głosowaniu nad małżeństwami jednopłciowymi zagłosowałaby przeciw, więc nie mogła tego zrobić, ponieważ dwa lata później dopiero dotarła do organów ustawodawczych. I to ostatnie właśnie o małżeństwach jednopłciowych spowodowało też dość istotne poruszenie zarówno wśród bazy wyborczej, jak i wśród szkockich MPs, którzy powiedzieli, że na przykład zastępca premiera John Sweeney nie był przekonany, czy osoba z takimi aspiracjami może byłaby właściwą przewodniczącą SNP. Do tego jej podejście ekonomiczne było najbardziej wolnorynkowe, ujmując to łagodnie, do tego stopnia, że przypominała niektórym o Liz Truss, o której nie warto pamiętać i pozwólmy jej odejść w zapomnienie. Więc to wszystko na pewno bardzo mocno odbiłoby się na koalicji SNP z Zielonymi, którzy mieliby zasadnicze objekcje przed zaakceptowaniem jako partnerki w rządzeniu. Trzecią kandydatką, zdecydowanie najbardziej, która chciała zostać bardzo dzikim koniem tego wyścigu, była Ash Regan, o której nie było głośno i jest też najstarsza ze stawki, bo 44-letnia, 48-letnia nawet, więc jeszcze starsza od DeSantisa. O niej zrobiło się głośno, kiedy ostentacyjnie odeszła z rządu, żeby móc głosować przeciwko wyżej wspomnianemu Gender Recognition Bill, ponieważ uznawała go za zagrożenie dla kobiet i dziewcząt w Szkocji. Jako kandydatka zaproponowałaby osiągnięcie ponad połowy głosów przez partie proniepodległościowe traktować jako mandat od społeczeństwa na rozpoczęcie procedury opuszczenia Zjednoczonego Królestwa, nawet wbrew rządowi centralnemu, by jednostronnie rozpocząć procedurę powiem tutaj z mojego własnego, pozwolę sobie na osobiste wtrącenie, że to byłby to bardzo odważny pomysł i prawdopodobnie jeden z najgorszych, jakich kiedykolwiek mielibyśmy do czynienia. W każdym razie wystarczy powiedzieć, że kierunek, w którym ta posłanka z Edynburga chciałaby prowadzić SNP, był najbardziej oddalonym od premier Sturgeon, podczas gdy Yousafa był najbliższy. Mówiono, że on będzie bardziej taką kontynuacją, Forbes byłaby pewną zmianą, natomiast Regan byłaby wywróceniem stolika i ułożeniem nowej gry całkowicie. Ostatecznie bukmacherzy mieli rację i zwyciężył faworyt, Humza Yousaf, chociaż nie w pierwszej turze i nie z dużą przewagą. Uzyskał on na początku 48% głosów, do 41% na Kate Forbes i 11% na Ash Regan. Przy użyciu metody pojedynczego głosu przechodniego głosy od Anna Regan zostały rozłożone i ostatecznie Yousaf dociłał się do tych 52% poparcia, natomiast nie było to zwycięstwo przekonujące na pewno. Co ciekawe, został on pierwszym muzułmaninem na pozycji lidera znaczącej partii politycznej w Zjednoczonym Królestwie i pierwszym premierem Szkocji pochodzącym z mniejszości etnicznej. Po ogłoszeniu wyników już premier Sturgeon podkreśliła, jak bardzo szczęśliwa jest ze swojego następcy, co po raz kolejny sugeruje, że mogła liczyć na to, że on wygra gdzieś po cichu, natomiast oficjalnie nie poparła żadnego z kandydatów. W swojej mowie Yousaf podkreślał ogromny zaszczyt, jakim było objęcie przez niego funkcji przewodniczącego i nawoływał do jedności, do nieidentyfikowania się jako Team Humza, czy Team Kate, czy Team Ash, ale jako Team SNP albo Team Independence. I żeby podkreślić tę swoją jedność, zaproponował Kate Forbes pozycję w rządzie, natomiast w kwestii spraw wiejskich, więc byłaby to bardziej niższa pozycja, byłaby to niższa pozycja niż ta, którą wcześniej zajmowała jako ministra finansów, więc Kate Forbes uprzejmie podziękowała. Bezpośrednio też wsparła jego nominację, uznała jego zwycięstwo, zapewniła o wsparciu, więc na nie ma co raczej liczyć na wojnę domową, o to raczej jest na razie uniknione. Natomiast Yousaf nie ma przed sobą lekkiego zadania, ponieważ ta kampania bardzo silnie pokazała, że jednak ten monolit, w którym wydawała się SNP, nie jest taki twardy i nie jest taki solidny.
więc tu może się jeszcze bardzo dużo wydarzyć, zwłaszcza im bliżej będzie do kampanii wyborczej w 2025. I na koniec wspomnę też o trwającej operacji Branholm. To operacja, która trwa co prawda już od 2021 roku, natomiast dopiero nabrała tempa ostatnio w przeciągu ostatnich miesięcy. Jest to zorganizowana akcja policyjna, która ma wyjaśnić domniemane nieprawidłowości w funduszach SNP, a dokładniej około 600 tysięcy funtów, które miały zostać wydane na drugie referendum niepodległościowe, a które mogły częściowo zostać użyte na codzienne działania partii, co jest jednak przestępstwem. Chociaż jeszcze w 2021 roku zapewniano, że o żadne finanse nie należy się martwić i wszystko jest w porządku, tak w lutym obecnego roku policja zapowiedziała przesłuchiwanie kluczowych świadków wśród członków SNP. A 5 kwietnia został aresztowany Peter Murrell. Szkockie nazwisko trochę być straszne. Peter Murrell, który był przez długi czas CEO Szkockiej Partii Narodowej, natomiast prywatnie jest też mężem Nicola Sturgeon. Tego samego dnia zostało przeszukane ich mieszkanie w Glasgow oraz siedziba SNP w Edynburgu. Został on tego samego dnia zwolniony ze względu na brak potrzeby trzymania go, natomiast zostało to odnotowane. 18 kwietnia, niecałe 2 tygodnie później, na chwilę został również aresztowany Colin Beattie, obecny skarbnik SNP. I chociaż na ten moment nikomu nie zostały postawione zarzuty, SNP może stracić aż do 1 000 000 funtów z państwowej kasy, jeśli nie uda się jej opublikować sprawozdania do najbliższej środy, czyli do 31 maja. I tu zdaniem prywaty mogę powiedzieć śmiało o pewnym kraju, którym można nieodpowiednik 3 000 000 złotych, a 30 nie tyle nieprawidłowo zagospodarować, co rozdać na spółki, słupy. Nikt z tego powodu nie robi afery, ale bardzo się cieszę, że Szkocja ma wyższe standardy niż ten wyżej wspomniany kraj. Tyle ode mnie. Jeszcze raz przypominam o tym, że post na blogu, który tłumaczy to wszystko w szerszym kontekście, będzie bądź już jest, zależnie od tego, kiedy ten podcast zostanie odsłuchany. I dzięki wielkie za uwagę. Dziękuję za głos. Dzisiaj opowiem o aktywistach klimatycznych ostatniego pokolenia i ich działalności w Niemczech. Ostatnie pokolenie to grupa osób działających na rzecz zmian klimatu. Działają głównie w Niemczech, Włoszech i Austrii. Grupa została utworzona w 2021 roku przez uczestników Hunger Streit der Letzten Generation. Wybór nazwy na ostatnie pokolenie miał za zadanie zasygnalizować, że Ziemia zbliża się do punktu krytycznego, a to pokolenie jest ostatnim, które może zapobiec załamaniu klimatu. Metody ostatniego pokolenia polegają na niszczeniu dzieł sztuki czy blokowaniu dróg. Działania te często wywołują oburzenie opinii publicznej. W 2022 roku aktywiści byli odpowiedzialni za 276 blokad drogowych w Niemczech. Natomiast we Włoszech, w Rzymie, oblali zupą obraz Van Gogha. W niemieckim Pocztamie rzucili ziemniakami w obraz Moneta. Zdaniem aktywistów klimatycznych obecnie mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym. Grupa ta w ramach swojej działalności domaga się tego, aby obywatele sami decydowali o własnej przyszłości poprzez wdrażanie rad społecznych. Grupa domaga się redukcji zadłużenia i płatności dla krajów globalnego południa jako rekompensaty za zmianę klimatu. Na początku 2023 roku aktywiści uznali demokrację parlamentarną za niezdolną do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym i zażądali powołania rad społecznych w celu wypracowania środków nadzwyczajnych. Ich zdaniem członkowie tych rad powinni być wybierani z różnych środowisk i grup wiekowych. Istniejące konwencjonalne instytucje polityczne byłyby zobowiązane do wykonywania decyzji rad dokładnie zgodnie z ustaleniami. Teraz przybliżam sylwetkę jednego aktywisty, Larsa Wernera. Lars Werner jest 31-letnim członkiem ostatniego pokolenia. Jest on psychologiem klinicznym z Göttingen. Przez ostatni rok prawie co miesiąc przyklejał się on do ulic w niemieckich miastach. On wraz z członkami ostatniego pokolenia domagają się tego, żeby niemiecki rząd trzymał się celów klimatycznych z Paryża, a dokładnie chodzi im o ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę na niemieckich autostradach oraz wprowadzenie miesięcznego biletu za 9 euro na transport publiczny. Cel protestów, które wywołują ostrą krytykę w całych Niemczech, jest zamierzony.
Protestów nie sposób jest ignorować, ponieważ w trakcie ich życie codzienne zostaje przerwane. Aktywista Lars wie, że nie jest to normalne, że ludzie przyklejają się do drogi, czy rzucają ziemniakami w obrazy, albo przykuwają się do słupka na boisku piłkarskim. Jednak dodaje, że też nie jest normalne, że żyje się dalej, jakby nie było egzystencjalnego zagrożenia. Lars Werner akceptuje wiele w imię walki o klimat. Rzucił pracę w gabinecie terapeutycznym i od tego czasu utrzymuje się z oszczędności. Jego przyjaciele, jak i rodzina nie popierają jego decyzji i akcji protestacyjnych. Spotyka się on z odrzuceniem i nieraz czystą nienawiścią. Lars Werner jest jednym z tych aktywistów, którzy na początku listopada 2022 roku dwukrotnie przykleili się do asfaltu na ruchliwej obwodnicy Monachium. Za swoje działanie Lars został skazany przez sąd na grzywnę w wysokości 525 euro, jak również na 23 dni więzienia w największym monachijskim więzieniu. Skutki protestu nie powstrzymały Larsa przed kontynuowaniem protestów. Po usłyszeniu wyroku Lars powiedział sędziemu i prokuraturze, że wydany wyrok niczego nie zmieni oraz nie wpłynie na to, żeby dalej szedł tą drogą, ponieważ jest zobowiązany wobec swojego sumienia. Dodał także, że aktywiści będą tak długo działać, aż ludzie zainteresują się meritum krytyki. 26 kwietnia 2023 roku sąd w Berlinie skazał 24-letnią aktywistkę klimatyczną na 4 miesiące więzienia. Rzeczniczka sądu poinformowała, że aktywistka zapowiedziała kontynuowanie swoich działań, dlatego nałożona kara nie jest karą w zawieszeniu. Kobieta z Bawarii została skazana za próbę wymuszenia i uszkodzenia mienia. W sierpniu 2022 roku kobieta wraz z inną aktywistką przykleiła się do berlińskiej galerii sztuki do ramy obrazu Ucieczka z Egiptu, co spowodowało szkody w wysokości 2300 euro. Grupa Ostatnie Pokolenie ustosunkowała się do decyzji sądu na Twitterze. Zacytuję to, co napisali. Maria Józef i Jezus byli w drodze do bezpiecznego schronienia, ale ludzkość na szybkiej ścieżce do śmiertelnej katastrofy klimatycznej. Młoda kobieta brała udział również w blokadzie dróg i została skazana za usiłowanie, wymuszenie i stawienie oporu funkcjonariuszom organów ścigania. 24-latka nie była wcześniej karana, a aktualnie toczą się przeciwko niej liczne postępowania. Natomiast wyrok 4 miesięcy więzienia nie jest jeszcze prawomocny. Aktywiści należący do grupy Ostatnie Pokolenie w procesach zazwyczaj otrzymywali karę grzywny. Zapowiadane protesty Ostatniego Pokolenia nie cieszą się poparciem wśród społeczeństwa. Instytut Badania Opinii Publicznej Forsa przeprowadził sondaż na 1000 osobach dla kanałów telewizyjnych takich jak RTL. 79% osób nie wykazało zrozumienia dla akcji Ostatniego Pokolenia, tylko 20% osób miało odmienne zdanie i popierało to, co robi Ostatnie Pokolenie. W poniedziałek 22 maja 2023 roku, w trakcie spotkania z uczniami jednej ze szkół w Brandenburgii, kanclerz Olaf Scholz odniósł się do protestów Ostatniego Pokolenia. Powiedział, że odnosi wrażenie, że działania aktywistów wcale nie przyczyniają się do zmiany czyjejś opinii, lecz wywołują powszechną irytację. Olaf Scholz dodał, że jego zdaniem przyklejanie się do obrazu czy do ulicy jest całkowicie szalone. Możemy zaobserwować coraz ostrzejszy ton w sporze między aktywistami klimatycznymi Ostatniego Pokolenia a niemieckimi politykami. Grupa zareagowała z konsternacją na słowa kanclerza Scholza, które wypowiedział w szkole pod jej adresem. Frankfurter Allgemeine Zeitung stwierdził, że wszystkie drogi komunikacji i możliwości proceduralne były i są dla Ostatniego Pokolenia otwarte, jednak wybrało ono drogę do bezprawia. Augsburger Allgemeine stwierdza, że główny problem polega na tym, że swoimi działaniami grupa Ostatnie Pokolenie nie wyświadczyła przysługi w kwestii ochrony klimatu, a w czasach, gdy większość partii politycznych uznaje konieczność podjęcia znacznie większych wysiłków na rzecz klimatu, nie warto przyciągać uwagi do tego tematu czynami karalnymi. Nasuwa się podejrzenie, że grupie bardziej zależy na zrobieniu odpowiedniego wrażenia niż na rzeczywistej pracy na rzecz odnośnie ochrony środowiska. Państwo nie może przymykać oczu na podejrzenie łamania przepisów, nawet jeśli może ono wynikać ze szlachetnych pobudek, takich jak ochrona klimatu. W karaniu aktywistów nie chodzi o zastraszanie obrońców klimatów, lecz o egzekwowanie pewnych zasad. Dziękuję za wysłuchanie. Oddaję głos Patrykowi.
Ja chciałbym pokrótce przedstawić główne wydarzenia o podłożu społeczno-politycznym, jakie miały miejsce w miesiącu maju w Serbii i które to wydarzenia wciąż trwają. A chodzi tutaj o słynną kwestię strzelanin. Otóż wszystko zaczęło się 3 maja, na początku miesiąca, kiedy to w jednej z belgradzkich szkół podstawowych doszło do jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Serbii, czyli w takiej historycznej od 2006 roku, kiedy to Serbia doszło do ostatecznego rozpadu Jugosławii, a mianowicie do strzelaniny, w której zginęło 10 osób, w tym 9 uczniów oraz szkolny woźny. Sprawcą tej strzelaniny okazało się być 13-letni uczeń ów szkoły o imieniu Kosma Kecmanowicz. Ten młodociany morderca przed zdarzeniem sporządził listę osób, które postanowił uśmiercić. Po ujęciu go przez policję stwierdził, że niczego nie żałuje, oprócz tego, że nie udało mu się zabić więcej osób z listy. Sytuacja ta, czyli ta strzelanina z belgradzkiej szkoły, doprowadziła m.in. do dymisji ministra edukacji Branko Ružića i ogłoszenia 3-dniowej żałoby narodowej. Na tym się jednak to wszystko nie skończyło. Masakra w belgradzkiej szkole uruchomiła ciąg podobnych wydarzeń, które w następnych dniach przytoczyły się praktycznie po całej Serbii. A już następnego dnia, bo 4 maja, w miejscowości Mladenovac, w godzinach popołudniowych, doszło do kolejnej strzelaniny, w której śmierć poniosło kolejnych 8 osób, a 13 zostało rannych. Odpowiedzialny za tę masakrę był z kolei 21-letni Uroš Blažić, a jego wyczyn uznany został przez prezydenta Vučića i ministra spraw wewnętrznych Serbii, Bratislava Gašića, za akt terrorystyczny. W następnych dniach doszło do kolejnych strzelań, m.in. do strzelaniny w Nowym Sadzie, drugim co do wielkości mieście Serbii, gdzie to mężczyzna zastrzelił swoją byłą dziewczynę, a sam popełnił samobójstwo. Zszokowani obrotem spraw obywatele zaczęli obawiać się o bezpieczeństwo w swoim państwie. Otóż Serbia jest takim krajem, w którym dość trudno jest otrzymać legalne pozwolenie na posiadanie broni. Jednak bardzo duży odsetek obywateli posiada broń nielegalnie, chociażby jako pamiątkę z poprzedniej epoki. Otóż pamiątkę z wojen jugosłowiańskich, które przetoczyły się przez liczne kraje powstałe po rozbiorze Jugosławii w latach 90. Otóż strach obywateli postanowiła wykorzystać opozycja, która zaczęła organizować demonstracje w Belgradzie, Nowym Sadzie oraz Niszu, czyli w takich największych miastach Serbii. Demonstracje pod hasłem Serbia przeciwko przemocy. Uczestnicy protestów domagali się m.in. rezygnacji prezydenta Serbii Aleksandra Vučića z urzędu czy dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz zmian na rynku medialnym w Serbii, m.in. poprzez likwidację mediów, które miałyby promować przemoc. Władze Serbii z Aleksandrem Vučićem na czele oskarżyły opozycję o upolitycznianie tych tragedii, które miały miejsce w Serbii. W odpowiedzi na manifestacje opozycyjne prezydent Vučić postanowił zorganizować swoją kontrmanifestację pod sztandarami własnej partii, Serbskiej Partii Postępowej. Ta kontrmanifestacja miała miejsce 2 dni temu, czyli 26 maja w Belgradzie. Był to meeting, na który prezydent Vučić sprowadził autobusami obywateli z całej Serbii. Darmowymi autobusami, oferując im m.in. zapłatę za watygę, żeby dostać się do Belgradu i uczestniczyć w jego mitingu. Otóż na tej manifestacji prezydenta Vučića polityk ten skrytykował opozycję za organizowanie protestów mających na celu, jak to ujął, szybkie wyrzucenie go ze struktur władzy i które również jego zdaniem blokowały najważniejsze węzły komunikacyjne w kraju. Jednocześnie prezydent zaprosił wszystkich chętnych do rozwiązania problemów w instytucjach państwowych do współpracy. Czyli jak widzimy, ten temat tych strasznych tragedii, które dotknęły Serbię, jest teraz bardzo gorący w tym kraju. Jedni oskarżają drugich i nawzajem
opozycja władzę, władza opozycję. I póki co nie dochodzi do żadnych konkretnych zmian, które chciała osiągnąć opozycja. Czyli minister spraw wewnętrznych póki co nie podał się do dymisji, tak samo Aleksander Vučić. Jedyna zmiana, która miała miejsce, to była dymisja ministra edukacji. I jedyne, co teraz widzimy, to to, że obie strony sporu próbują zbić pewien polityczny kapitał właśnie na tych tragediach, które niedawno wstrząsnęły Serbią, ale póki co żadnych takich konkretnych rozwiązań tego problemu nie widać. To byłoby tyle, dziękuję. Dzięki bardzo Wam za niecałe półtorej godziny nagrania. Wyszło, myślę, że naprawdę świetnie pod tym względem. No i oczywiście, co należy powiedzieć, to należy powiedzieć. Wszyscy słuchacze, jeśli jesteście w tym momencie z nami i dotarliście do końca, zostawcie feedback, czy Wam się podobało, które wystąpienie Wam się najbardziej podobało. No i oczywiście do usłyszenia następnym razem. Cześć.